magiczna atmosfera, fantastyczna zabawa, piękne śnieżynki i moc atrakcji. Tegoroczna zabawa mikołajkowa dla dzieci z terenu gminy Piekoszów była wyjątkowa. Maluchy odwiedził prosto z Laponii najprawdziwszy święty Mikołaj z wypchanym po brzegi ogromnym worem prezentów. Zorganizowaliśmy w tym roku po raz kolejny mikołajki dla dzieciaków z terenu gminy. Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Biblioteką Centrum Kultury są organizatorami. Zaprosiliśmy mnóstwo dzieci i jesteśmy im bardzo wdzięczni, że wszyscy przybyli. Zorganizowaliśmy zabawy, tańce, konkursy. Jak widać, zabawa podobała się dzieciakom. Są zadowoleni. W tym momencie odbierają skromne upominki od Mikołaja. Trzeba przyznać, że mikołajkowa impreza była pełna magii, radości i fantastycznej atmosfery. Prowadząca wydarzenie Śnieżynka i jej pomocnicy w mikołajkowych czapkach zabrali dzieci w świat zimowych zabaw i konkurencji, a tych było wiele. Do udziału w nich nie trzeba było nikogo specjalnie zachęcać. Dzieci same rwały się do rywalizacji. Zachwycającą atmosferę balu mikołajkowego wzbogaciły kolorowe balony, które dodały magii, dopełniając niezapomniane i wyjątkowe wspomnienia. A powiedz, jak Ci się podoba dzisiejsza zabawa? Jest fajna, bo no, wszystkie te zabawy są takie, takie edukacyjne. A słuchaj, wyczekiwałaś długo na świętego Mikołaja? A jaki jest twój wymarzony prezent? Jaki Mikołaj da? Z każdego będziesz się cieszyć. Byłaś grzeczna? Tak. Było dużo tych prezentów? Nie liczyłam. Bardzo fajnie, dobrze się bawię. Co Ci się tu podoba najbardziej? No, podobają mi się różne zabawy. Chciałabym dostać sprzęt do gimnastyki. Uprawiasz gimnastykę? Tak. A jakie są Wasze wymarzone prezenty? Xbox. Różne. Mam kilka. Najbardziej to w sumie... Nie, sam. Komputer. Ja chciałbym jechać na mecz piłki nożnej. Gdzie? Do Francji. W zabawie udział wzięło ponad 160 dzieci wraz z rodzicami. Maluchy od samego początku z niecierpliwością wyczekiwały na przybycie świętego Mikołaja, a kiedy ten pojawił się w drzwiach, przywitały go gromkimi brawami i okrzykami. Strudzony staruszek przywiózł ze sobą ogromny wór prezentów dla każdego dziecka. Z pomocą świętemu Mikołajowi pospieszyły urocze śnieżynki i oczywiście wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek, który w roli pomocnika odnalazł się błyskawicznie. Panie wójcie, mikołajki dla dzieci z całej gminy po raz kolejny warto organizować? Cieszę się, że tradycja w gminie Piekoszów jest właśnie taka. Trwa już wiele lat. Można powiedzieć, że ma swoją historię, więc na pewno z tego powodu wyrażam radość, bo dzieci są zadowolone. Przyjeżdża do nich co roku Mikołaj, no oczywiście z prezentami. I rozdaję te prezenty, także dużo chętnych dzieci jest, korzystam, no bo dzieci chętne są, bo Mikołaj ma tak dużo prezentów, dlatego fajne wydarzenie, kontynuowane jest co roku i z tego tytułu się cieszę i myślę, że w kolejnych latach również ta tradycja będzie zachowana i Mikołaj będzie przyjeżdżał każdego roku. Szkoda, że nie przyjechał w tym roku na saniach, bo brakło śniegu, ale wszyscy się cieszą się dzieci, cieszą się rodzice, cieszę się również ja, że się zjawił. Trudno było wystąpić w roli pomocnika świętego Mikołaja dzisiaj? Nie było tak trudno. Oczywiście pomagałem świętemu Mikołajowi, bo tych paczek naprawdę było dużo, tych prezentów dużo. Wobec tego zapewne sam by sobie nie poradził, więc zdecydowałem się, żeby mu pomóc. Jak zapewniał święty Mikołaj, wszystkie dzieci w tym roku były grzeczne i wszystkie zasłużyły na prezenty. Mikołaju, czy w tym roku wszystkie dzieci były grzeczne? Oczywiście, co roku dzieci są wspaniałe, grzeczne. Zapraszamy wszystkich do Piekoszowa za rok na Mikołajki. Ho, ho, ho i szczęśliwego nowego roku. Wesołych świąt pogodnych dla Was wszystkich, dla mieszkańców.